Ten psalm jest psalmem, tak zwanym psalmem wezwania, ponieważ on rozpoczyna dzień liturgii godzin, gdy modlimy się właśnie brewiarzem, na rozpoczęcie dnia. Rozpoczynamy dzień właśnie najczęściej od tego psalmu. I ten psalm jest wezwaniem, tak się nazywa, jest wezwaniem do słuchania Boga. I nie tak słuchania Boga w ogóle, ale do słuchania Boga właśnie dzisiaj, konkretnie. Rozpoczynam dzień, możemy sobie tak wyobrazić. Rozpoczynam dzień od takiego uświadomienia sobie, o co chodzi. A chodzi o to, żeby słuchać Boga. Właśnie nie kiedyś, nie tak ogólnie zawsze, ale dziś, tego dnia, który się rozpoczyna, chcę słuchać Boga. Jest to psalm wezwania, bo wzywa mnie do wrażliwości na to, co wokół mnie. Psalmista mówi, obyście dzisiaj usłyszeli jego głos i niech nie twardnieją wasze serca. Można mieć takie serce twarde. Serce, czyli postawę właściwie całego człowieka. Można mieć taką postawę, która spowoduje, że ja nie usłyszę Boga. Właśnie z mojej winy nie usłyszę, ponieważ moje serce, moja postawa będzie zamknięta, będzie postawą twardą. Dlatego psalmista wzywa do tego, żeby nie zatwardzać serc, czyli zmiękczać serce. Abyśmy mieli miękkie serca. Miękkie serce, tak nawet mówimy czasami, to jest serce pełne miłosierdzia. I tylko takie serce, tylko miłosierne serce może dzisiaj usłyszeć głos miłosiernego Ojca.